Maryjo, Bogdanowska Boża Matko, uzdrowienia chorych. Matko Jezusa i nasza Matko, gromadzimy się dzisiaj przed Twoim świętym obrazem, by śladem ojców naszych oddać Ci cześć. Tak wiele razy sama wychodzisz naprzeciw ludzkości, wskazując te szczególne miejsca, których pragniesz słuchać, czym żyją i o co wołają do Ciebie Twoje dzieci. O Matko Słowa Wcielonego, nie gardź prośbami naszymi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen. Rzeczywiście jest się świadkiem nawrócenia, cudów, otwarcia, czasami chwil stanięcia w prawdzie człowieka, który od tej prawdy ucieka. Matka Boża tak potrafi poprowadzić do swojego syna, że człowiek staje się bezradny. I pozostaje tylko jedno. No tak, Matko Boża, masz rację. Trzeba po prostu tak zrobić. Trzeba się przyznać, taki jestem i prosić o cud przemiany. Ludzie ufają tej Matce Bożej, że ta Matka Boża wspiera, że ta Matka Boża wyprasza potrzebne łaski u swojego Syna. Dlatego ten kult tej Matki Bożej w każdą środę jest bardzo, bardzo wielki. A ja też postanowiłem, że będąc w tej parafii, będę każdą nowennę do Matki Bożej osobiście przewodniczył jako oddany jej taki wierny syn. Moje pierwsze odczucie i wrażenie, jak wyszłam do tego kościoła, to był podziw dla takiego pięknego kościoła, pięknego miejsca i właśnie dla tej kaplicy Matki Bożej, gdzie wizerunek jej mi się bardzo podobał, bo ona jest w takiej chustce i ja miałam wrażenie, że to jest taka wiejska mama. Ona sama po prostu jako matka widzi te potrzeby nasze, więc zawsze liczę na to i mówię, ty wiesz co potrzeba, ja ci tylko po prostu te problemy oddaję, a ty się tym zajmiesz, uprosisz to, co nam potrzebne. Tylko cieszę się, że jest taka kaplica i cieszę się, że mamy taki piękny wizerunek i że możemy się z nią codziennie spotykać, kiedy tylko po prostu mamy pragnienie. W bocznej kaplicy Matka Boża odbiera cześć rzeczywiście od wielu, wielu dziesiątków lat. Miejscowa ludność przychodzi z zaufaniem, zawierzeniem, otwierając swoje serca. I nie tylko miejscowa, ale przecież stąd wyjechali do Bełchatowa, Piotrkowa, w różne części Polski, świata i wracają, będąc u rodziny, przychodzą na nabożeństwa, na te nowenny środowe, na które serdecznie zapraszam. Na moich oczach, że tak powiem, działy się praktycznie cuda tu od Matki Bożej naszej Bogdanowskiej. Wiem, że wyprosić u Matki z własnego doświadczenia powiem, że można praktycznie wszystko, no oczywiście z pokorą. Przychodzę na mszę, to ja tutaj wiele mam takich wdzięczności, że jestem, że i bardzo dużo dziękuję Bogu za naszą ojczyznę teraz, za pana prezydenta, za wybory. Dużo się też modliłem za naszą ojczyznę. I jest to wielka sprawa, że po prostu jakby to zło też nie zwyciężyło w naszym kraju. W
stojąc tu we wnętrzu tej świątyni, to jest to dla nas wielka duma i wielka radość i wielkie oddanie szacunku dla tych naszych przodków, dla pradziadów, dla dziadów, dla moich rodziców i wielu całej parafii, bo w tamtych czasach były to niełatwe czasy. Naszym rodzicom, naszej rodzinie żyło się bardzo źle, a wręcz niekiedy trudno. I wystawić w tamtym czasie taką świątynię, to naprawdę wielkie oddanie i wielkie serca z ich strony. Bogdanów, jeszcze raz Bogdanów, także wielka chwała i to otoczenie im, a przed budową tej świątyni, no był stary kościół, który właśnie dużo mieszkańcy tutejże Bogdanowa, oni to usunęli i na tym miejscu powstał ten nowy. Kaplicy Matki Bożej Bogdanowskiej Uzdrowienia Chorych jest obraz, który namalowała Helena Tymowska. Była wykształconą malarką, kształciła się w Wiedniu i kształciła się we Włoszech. Miała wystawę w Zachęcie Warszawskiej. Obraz ten przekazała tutaj dla kościoła parafialnego. Przedstawia naszą matkę. Matkę nas wszystkich. Bogdanów to stara miejscowość. Pierwsze wzmianki historyczne sięgają sprzed Mieszka I. Była areną wielu walk, zrywów narodowych, powstań, wojen. Ten kościół, w którym jesteśmy, to już trzeci kościół. Pierwszy był modrzewiowy, z pobliskich Borów, ze wsi Borowa obecnej. Potem był murowany, a obecny od 1912 roku pierwsze Zamysły i 14, kiedy rozpoczęto rozbiórkę z tego kościoła, budowa trwała 10 lat, skończyła się 1922 roku. Kościół to centrum życia tej miejscowości, tych wiosek, które należą tutaj. Jestem dopiero od roku, od 1 lipca zeszłego roku proboszczem, więc to się uczę tego miejsca, tej duchowości, tych ludzi. Widząc pewne potrzeby, staram się odgadywać, a Duch Święty może poprowadzić, żeby było to bardziej sprawne i lepsze. Parafia Bogdanów jest taką specyficzną parafią, ponieważ sama miejscowość Bogdanów to tylko 200 dusz, a parafie tworzą wioski, które przynależą do parafii. Tych wiosek jest prawie 39, więc ta praca w parafii jest trudna, wymagająca. To jest dla nas też wielka duma, bo cóż by był wart nasza świątynia bez kapłanów. Ten kościół uczy nas przede wszystkim też tak szacunku do ziemi, do samych siebie, do naszej ojczyzny, ale też i do księży, że służą, że kościołowi, że odprawiają, że są z nami, wspierają nas. Jest możliwość, musi być też chęć skorzystania, więc tutaj Pan Bóg zaprasza, a człowiek albo odpowiada na zaproszenie, albo mówi, że jeszcze nie teraz i czeka.